Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie. Chcieliście, muszę go tutaj przeciągnąć. Chcieliście, żebym coś nagrał z dzikiem. Tylko muszę tu na nim porządek zrobić. Na podłogę, potem się gdzieś to przerzuci. Co tu my mamy? Na nim jeszcze w tym roku odpalany nie był, także zobaczymy. Jak to pójdzie? Ile paliwa? Minimalnie. Minimalnie paliwa. Lejek czysty? Czysty. 1:25. Ekologia w czystej postaci. Dobra, jak ktoś nie wie, 1 litr oleju na 25 litrów benzyny. Czyli na 1 litr paliwa przypada 40 ml oleju. Jak robicie mieszanki do sztyla, czy do jakichś takich pił nowszych, no to jest 1:40. Czyli na taką banieczkę, bo to jest 5-litrowa, leje się setkę oleju. No tutaj 40 razy 5, no to macie 200. Dobrze liczę? Na szybko? Chyba dobrze. No, paliwo to już jest od zeszłego roku. Od zeszłego roku umieszane. W sumie tak nie powinno stać, bo to według instrukcji gdzieś czytałem, że paliwo po umieszaniu wykorzystać w ciągu 3 miesięcy, czy nawet nie. Kurczę, się zakurzył. Jak będę miał coś, będę myjką robił, to go umyję. Ciągniczek staje jak świat, a to wszystko działa. To jest najlepsze. Który rok? 84. Mówiłem, nie mówiłem chyba, że to jest ciągnik Robi 151. Ta przyczepka wbrew pozorom jest od niego, tylko była w innych ręcach z początku. Ją potem odkupiłem za 500 zł i była przerobiona. Przerobiona, wam powiem, była do samochodu. Dlatego zaczep jest trochę ciachnięty. Tutaj tego fabrycznego siedzenia nie ma. Tu powinien być też hamulec na koła, błotniki są dospawane. No i była cała zawiała, to ją tak pomalowałem, ale generalnie no to jak widzicie tutaj na tym dyszelku, manumer nabity. Powinna być właśnie takie, o, czerwone, piękne. Koła są właśnie dorwałem fabryczne. Jedna opona jest w gorszym stanie, bo była w taczce zamontowana i obojnik woziła. Także jest z jednej strony popękana, ale niedawno udało mi się kupić taką ze starych zapasów. Nie wiem, ile za nią dałem, za 70 zł, czy koło stówki. No i leży w piwnicy, jakby się ta zepsuła. No tutaj co w nim robiłem, no to zapalanie, bo tam jest taka gwiazda, trochę chyba lampę przypomina, jeżeli dobrze w tym momencie myślę. I rolki, wypycha rolki. Kurczę. Nie no, ten syf to trzeba stąd wylać. I wypycha trzy rolki, i ta lampda. Ten trójkącik trochę się wyrobił
i ty rolek nie mógł wypchnąć do końca i to się właśnie ślizgało, to zapalanie. To jakiś właśnie znalazłem w internecie, gościu się tym zajmuje. Zrobił mi to pięknie, no ale też chyba ze 300 skasował za to. I jeszcze tak myślałem, żeby jeszcze raz, ale to cały ciągniczek by się przydało do niego zawieźć, żeby tam ten silnik zobaczył, bo tam na pewno nie miał ani pierścieni, ani tłoka zmienianego, a to w dwusuwach co jakiś czas się powinno robić, nie? Żeby się cylinder nie wyrabiał. Ma też całe silniki kompletne, jakby chciał. Jak kiedyś więcej kasy trochę będę miał, no to muszę sobie zainwestować, kupić taki silniczek, bo to jest fajny jednak. Fajny ciągniczek. Leci paliwko. Powolutku się leje. No i to by było, bo to się przydaje w okresie letnim. W okresie letnim z przyczepką na... zaczęło. Na trawę. Bo mamy duży ogród, dużo trawy jest do koszenia. To jest bajerancka sprawa, wam powiem. Że podjeżdża się i ze zbiornika, z kosiarki. Kiedyś może się takiego, tej kosiarki dorobię, tej większej, no ale póki jest ta mała, no to taka kombinacja jest, że tym się wozi. No i też do tego jest glebogryzarka, do tego jest kosiarka, tylko bez napędu. Z tym silnikiem to się trochę ciężko pcha. Pompa do wody. I jeszcze coś? Nie chyba. No to tylko tutaj, jak widzicie, ten silnik się przekłada. Do innego narzędzia, chyba że glebogryzarkę, no to się wtedy koła ściąga. Muszę sobie przypomnieć, jak to było. Nie pamiętam, w tym miejscu jest sanie. To jest właśnie piękne w tych starych sprzętach. Zawsze chmura dymu zostaje.
3. Muszę sobie manometr kupić, bo ten jest po przejściach trochę. Już. Nie, to jest dobre. No, tutaj jest popękane. Jest po przejściach i niezbyt dobrze wskazuje. Mamy to. Paliwko trochę kapie, tam nie powinno być. No i niedobrze. Uszczeleczka gdzieś nie trzyma. Czy gdzieś się coś przekręciło? Jakaś uszczelka. Ona też może jest wyrobiona już. Zobaczymy za chwilę, jak to wyschnie. Ale powinno być dobrze. Coś chyba było krzywo. Lekko przeskoczyło na gwincie i się zrobiło krzywo. Dobra, palę i jadę. Podkrzaczek, żeby paliwo się nie nagrzewało, nie parowało, bo po co? No i jeszcze zobaczymy. Mam je uruchamian, bo ma w planach. Ło! Pustynia! Kosę Stila wczoraj uruchomiłem. Już rowy prawie, no w połowie wykosiłem. W połowie, a to dlatego, że rowód to mam do koszenia chyba około 400 metrów koło domu. Nie no, może nie aż tyle. Teraz przeliczymy, ile słupów jest oświetleniowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć słupów po 50 metrów. 50-50 chyba rozstawione. Po 250. 250 metrów rowu do koszenia, no to jest też kawałek, nie? No, ten ciągniczek już 3 kosiarki, 3 albo 4 przeżył.
jest niedawno kupiona, też już chyba raz albo dwa razy coś było w niej robione, także za solidnie tych dzisiejszych sprzętów nie wykonują, a tamto tak jak z maszynami w rolnictwie jest. Kupicie coś teraz, za 5 lat wam zacznie rdzewieć, a stara maszyna 20-letnia jeszcze fabryczny rakier jest i to nie aż tak bardzo zardzewiała. To jest ciekawe, nie? Ceny z kosmosu, a materiały te najtańsze. Pięknie zapaliła. No, jak widzicie, taki ogródeczek jest. Jest co robić. Prawie cały dzień schodzi na koszeniu. Dobra, w tym filmie wszystko. Się pewnie zanudziliście trochę. Standardowo, kanał, playlista, jakiś film. Jeżeli się podobało, zostawiajcie kciuki, subskrybujcie kanał. I do następnego. Cześć.